Troje niezwykłych artystów osobowości muzycznych, wirtuoz harmonijki ustnej Kacper Smoliński, skrzypek, dyrygent, kompozytor Tomasz Chyła oraz gitarzysta jazzowy, aranżer, kompozytor Rafał Sarnecki, było kolejnymi gośćmi Jazzowego Domu Kultury. Choć każdy z nich wywodzi się z różnych korzeni muzycznych, ich celem jest ucieczka od stereotypów dotyczących harmonijki, skrzypiec, gitary, poprzez nietypowe zestawienie i zastosowanie tych instrumentów. Myślę, że w muzyce jazzowej to jest, jeśli chodzi o instrumentarium, to jest pewnie dzieło przypadku, że akurat gramy w takim instrumentarium, ale na pewno nie jest przypadkiem to, że po prostu się dobrze czujemy w swoim towarzystwie i jest sympatycznie. Mam tutaj całkiem sporo muzycznych doświadczeń związanych z Łomżą, bo występowałem tutaj z orkiestrą smyczkową. Oraz występowałem w konkursie, dwa razy grałem z zespołem Wisdom Collective, więc są to bardzo miłe doświadczenia. Zespół powstał dość spontanicznie, dlatego że dostaliśmy propozycję koncertu w Hiszpanii w zeszłym roku i właśnie chodziło o skład, który by zawierał harmonijkę i skrzypce. Więc koledzy postanowili zaprosić mnie, z czego jestem bardzo szczęśliwy oczywiście. Chodziło o to, że my znamy się z Kacprem od wielu lat. Nie mieliśmy tak naprawdę jakoś okazji więcej wcześniej ze sobą występować. Natomiast właśnie ten festiwal w Hiszpanii był takim pretekstem do tego, żeby powstał nowy zespół i kontynuujemy współpracę już rok. Wykonujemy nasze kompozycje autorskie. Ja wiele słyszałem o Łomży, wiele słyszałem o tutaj koncertach jazzowych, które się odbywają, natomiast nigdy nie miałem okazji wystąpić. Tak, odwiedzam Łomży po raz drugi. Byłem tutaj w 2018 roku z moim kwintetem. Teraz mam przyjemność zagrać z wyjątkowymi muzykami, świetnym gitarzystą i znakomitym harmonikarzem. Chęć poznawania nowych dróg to jest ten wspólny mianownik, który nas łączy i który pozwala nam na dalsze tworzenie, na dalsze komponowanie, na dalsze tworzenie muzyki. To jest nietypowe zdarzenie muzyczne, ale panowie już od jakiegoś czasu istnieją na rynku muzycznym i proponują swoją muzykę i się spotykają z ciepłym przyjęciem zarówno publiczności, jak i krytyków. Dzisiaj przed nami koncert Smoliński, Chyła, Sarnecki. Dwóch już z tych muzyków było w Łomży i gościło na przykład podczas Cafe Kultura, także spotykamy starych znajomych i miejmy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. No, cieszymy się, że kontynuujemy ten projekt Jazzowy Dom Kultury, że co miesiąc udaje nam się zebrać i publiczność i zaprosić ciekawy zespół muzyczny, który takie spotkanie nam uświetnia. A już 16 maja Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych zaprasza na ostatni przed wakacjami koncert w ramach Jazzowego Domu Kultury. Teraz mamy koncert właśnie tego trio, a już 16 maja zapraszamy na ostatni przed wakacjami koncert, i tu muszę się posłużyć kartką, Chojnacki Mikuła Contemplations. Przyjeżdża do nas kwartet 16 maja. I to nie ostatni, choć to jest ostatni Jazzowy Dom Kultury przed wakacjami, to wakacje nie są dla nas w ogóle odpoczynkiem, bo w sierpniu już, podczas pierwszych dwóch weekendów sierpnia, zapraszamy na Cafe Kultura, gdzie będą wieczory jazzowe. Co wieczór w piątki będą dwa zespoły jazzowe specjalnie dla Państwa, dla naszych łomżyńskich przyjaciół jazzu. Tymczasem spotkanie z harmonijką, skrzypcami i gitarą o tak niepowtarzalnym instrumentalnym brzmieniu, w którym gatunki i stylistyki zacierają między sobą granice, niech jeszcze przez moment trwa.